Sprawa wyglądała tak, że ja z perkusistą Tomaszem założyliśmy sobie projekcik, żeby właśnie pograć jakieś tam bliżej nieokreślone dźwięki i wybraliśmy się do domówki na koncert. Zupełnie przypadkowo właśnie Klaudia tam grała ze swoim zespołem. No i postanowiliśmy, że odezwiemy się do Klaudii, żeby wziąć ją na wokal do naszego zespołu. No i tak się złożyło, że Klaudia też miała w planach właśnie zakładanie jakiegoś innego projektu i już tam po dwóch próbach powstał jakiś numer, który jakoś nas ze sobą związał. Wszyscy byli zauroczeni tym, jak Klaudia śpiewa. Klaudii się spodobało to, jak my jej zagraliśmy, no i potem tylko doszła Kamila na bas, gdzie już dopełniła po prostu wszystko, czego żeśmy oczekiwali. No i tak to się ciągnie do dzisiaj i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, w jakim tempie się rozwijamy i dokąd to wszystko zmierza. Tak. Tak. Wtedy mi się wydaje, powstała magia, bo żadne z nas nie spodziewało się, że może coś powstać z czterech osób, taki kontakt, że no, porozumiewamy się przez dźwięki muzyki. I tak właśnie było, jak się spotkaliśmy jeszcze, jak Kamila doszła, to po prostu dopełniło wszystko, jak element brakującego kawałka ciasta do tak, dokładnie. Pięknej kompozycji. Tak, tak. Bardzo wiele inspiracji, bo zaczynałam słuchać ogólnie jazzu i bluesa, a teraz poruszam się pomiędzy każdymi zakamarkami muzyki i nie jestem w stanie określić, bo jest tak wielu artystów, których po prostu się inspiruję na bieżąco, cały czas poszukuję jakichś nowych dźwięków, jakichś nowych artystów, jakichś nowych muzyków, jakichś po prostu wspaniałych innych rzeczy i jest naprawdę tego wiele i muzyka w ogóle jest wspaniała, więc trzeba się poruszać pomiędzy i poszukiwać. No to tak, ogólnie jak zaczynałem grać na gitarze, to osobą, która mnie bardzo zainspirowała do rozwijania się, był Joe Satriani. Jest to mój taki guru gitarowy i od niego czerpię bardzo dużo inspiracji, jeśli chodzi o granie. A z polskich wykonawców bardzo lubię zespół Lux Torpeda, który jest dość młodym zespołem i osoba Roberta Friedricha, znanego jako Lica, który też bardzo, bardzo, bardzo mnie inspiruje w rozwijaniu się muzycznie. No i tak jak powiedziała Klaudia, szerokie spektrum innej muzyki, bo inspiracji można szukać. Grając rocka nie tylko znajdzie się inspirację w rocku, ale naprawdę jest mnóstwo, nawet w muzyce, nie wiem, w muzyce klasycznej, nawet w disco polo gdzieś coś czasami człowiekowi wleci. Nie,
na chwilę. Zasadziłeś trochę za daleko. Nie, no można, no można, 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 można. No ale co prawda my nie czerpiemy z disco polo, ale mówię... Tak, mówię ogólnie, że muzyka jest na tyle elastyczna, że można to znaleźć naprawdę wszędzie. Znaczy ogólnie sprawa wygląda tak, że we wcześniejszym tam zespole grałem właśnie z Tomkiem, z naszym perkusistą. Od zawsze graliśmy trochę cięższe klimaty i zawsze się jakby w tej muzyce poruszałem, a tutaj w momencie, kiedy spotkaliśmy właśnie Klaudię, to musieliśmy... Tak, popsuła nam się... tak, dokładnie. Gramy teraz rzeczy, których w życiu bym nie przypuszczał rok temu, że będę grał taką muzykę, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak to idzie. No i rodzice, no na pewno trochę tam gdzieś w domu jakieś płyty leciały, jakiejś porządnej muzyki. Więc, a co do wyboru takiej muzyki, kwestia jest tego, że w Słupsku jest bardzo dużo zespołów, według mnie bardzo podobnych, bo wszyscy grają, nie wiem, jakiegoś punka, jakiś metal. Więc chcieliśmy troszeczkę też odbiec jakby od tej konwencji. Nie, no tak, mieliśmy bardzo i mamy do dzisiaj bardzo, bardzo dużo znanych zespołów też w Polsce, więc jakby Słupsk na scenie może się pochwalić dużą ilością fajnych zespołów, to jest to. Ale mówię, głównie Klaudia nam zmieniła cały postęp tutaj, jest jakby tym zaczątkiem, że gramy taką, a nie inną muzykę. W przypadku, jak zaczęłam słuchać muzyki, to zaczęło się od tańca, bo też przebywałam większość czasu w teatrze z mamą, która jednak bardzo ważną muzykę odgrywa, kiedy się tańczy. I potem to się przerodziło w jakieś jeżdżenie na warsztaty, w jakieś poznawanie, nagle śpiewam coś tam i dalej po prostu to poleciało i poznaję do tej pory i tak jest do tej pory. Taki, że to jest różny sposób. Pisałam te piosenki kiedyś na wakacjach, po prostu napisałam i potem stworzyliśmy utwory. Teraz to wygląda inaczej, bo wyciągam je z siebie po prostu z każdego zakamarka mojego ciała. Ale myślisz po angielsku pisząc teksty, czy po polsku? Teraz, wtedy było odwrotnie, bo pisałam po angielsku i potem na polski. To znaczy w sensie wiedziałam, o czym piszę, tylko to inaczej wyglądało. Teraz piszę po polsku, bo mam też nadzieję, że może to potem przekształcimy na język polski i też jakieś inną wersję. I teraz to inaczej wygląda to moje pisanie tekstów, ale w taki sposób mniej więcej. Znowu się to wszystko sprowadza do tego, że jesteśmy bardzo dużymi wywrotowcami, bo pierwsze próby wyglądały tak, że Klaudia właśnie przyniosła już jakieś gotowe teksty, które nam zaprezentowała na próbach i pokazała to w taki sposób, że to już było ubrane w jakąś kompozycję, więc teraz ja miałem dosyć trudne zadanie, wpasowanie w to już gitary i poszukanie tej melodii, którą ona mi zaśpiewała, więc dwa pierwsze numery powstały w taki sposób właśnie. No bo miałam, wiesz, tą melodię. Tak, 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 tak. Ten,
taki proces jest dosyć trudny, nie ukrywam. A potem pozostała część numerów była już robiona, że tak powiem, klasycznie, gdzie były przynoszone po prostu jakieś riffy na próbę i z tego żeśmy rzeźbili jakąś całość. Tak naprawdę jakieś tam takie zaczątki tych piosenek to zawsze ja przynosiłem, bo gdzieś tam w domu sobie na gitarze pogrywam, ale całość już spinamy na próbie w czwórkę, gdzie i Kamila, i Tomek, jakieś, no i Klady oczywiście, bo to jej musi jak najbardziej pasować, jakieś swoje uwagi do mnie ślą, żebym coś tu pozmieniał, tam coś inaczej zagrał i jakoś to wszystko dopinamy tak, że dajemy radę to złączyć w całość. Daniel dużą rolę odgrywa na Facebooku i też szuka bardzo dużo, to jest naprawdę wspaniałe, bo ja nie ogarniam takich rzeczy na przykład. I to jest fajne, bo cały czas jest aktywny na Facebooku. Na przykład bardzo nam pomogła, że tak szybko zaczęliśmy działać w sumie, bo Kasia Odrowska nas od razu zaprosiła na pierwszy koncert. To było, o tym powiedzieć. No to było takie dla nas coś, matko, jesteśmy chyba 2 miesiące, tak? Tak, już od razu koncert. Kasia Odrowska jest też inicjatorką tego wywiadu, tak? Tak, właśnie, dziękujemy. Kasiu, bardzo Ci dziękujemy, ale całość właśnie, Żywa Biblioteka, organizowana właśnie przez Kasię, zorganizowany koncert w Soku i zaproszenie dla nas, żebyśmy zagrali tam koncert po tak krótkiej działalności naszej. Koncert wyszedł jak na pierwszy bardzo fajnie, mamy to nagranie do dzisiaj i też czerpiemy z niego jakieś nasze pomysły na grę, jakieś zmiany, a potem no, też widzimy zmianę tam, od samego początku, jak się poruszamy po różnych nurtach, no, można zobaczyć to po naszych pierwszych piosenkach, jak już tak. To jest... Staramy się wszystko nagrywać, ale mówię, mamy stronę na Facebooku, Black Balloon Słupsk, gdzie można nas znaleźć. Dużo ludzi nam pomaga ogólnie, jestem bardzo zaskoczony, bo ten zespół na początku przyszły 4 osoby do sali z instrumentami, i po prostu grała. Teraz po roku czasu stwierdzam, że i my w czwórkę staliśmy się naprawdę mega fajnymi przyjaciółmi i mamy dookoła bardzo dużo przyjaciół, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają, którzy jeżdżą z nami gdzieś na jakieś występy. Dziękujemy Teatrowi Tańca Enza, który jest na naszym każdym koncercie. I myślę, że też mojej mamie. Można Gabrieli Kelerianów też bardzo podziękować. Dziękujemy, bo po prostu nam teraz jest naszym menadżerem. Tak, nie? można powiedzieć, że i teraz nam pomaga w tych koncertach. Wczoraj do mnie mówi i mówi: no tutaj 27, tutaj, tu. I po prostu już muszę sobie kalendarz. To jest wspaniałe, bo no... Mamy dużo osób, które nas pchają gdzieś wyżej do góry z tymi koncertami. Właśnie załatwianie tutaj tych koncertów akustycznych w Kafeinie, tu przez Kasię właśnie na tym wieczorze. Domówka teraz właśnie 20 grudnia. Wcześniej jeszcze udało nam się właśnie załatwić. Graliśmy w Poznaniu. W Kelerze jeszcze będziemy grali między świętami. W Ustce w lutym, w styczniu gramy na Wośpie, wystawiamy w Rondzie jeszcze raz spektakl właśnie z Enzą. Też jest pomysł o Unplugged, zagranie też na... W Radiu Koszalin możemy mieć zorganizowany koncert, także dzieje się, jest naprawdę dosyć fajnie, jak na tak po roku czasu tworzenia dzieje się dosyć dużo, ale mówię, to tak naprawdę jest zasługa
bardzo dużej ilości osób, której serdecznie dziękujemy za to, że gdzieś wypychają nas do góry i jakby wierzą w to, że ta muzyka ma szansę gdzieś sprawiają, dalej. Sprawiają, że nasze serca tak. Są bardziej czerwone, jeśli można tak powiedzieć, przenosi. Tak. Thank you.